Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Paweł Śliwa, bieżąca analiza techniczna na temat naszego spotkania. Zanim jednak przejdziemy do samych wykresów, to tu jeszcze jedna mała informacja, która może być użyteczna przynajmniej dla tych z Państwa, którzy nie śledzą na bieżąco sekcji aktualności. Dzisiaj jest siódmy, czyli dzień przed świętami, więc część parkietów jest nieczynna. Więc proszę się nie dziwić, jeżeli tam nie ma kwotowań. Szczegółowa lista oczywiście jest na stronie Forex.pl w sekcji aktualności. Na pewno większość indeksów właśnie nie będzie kwotowana, podobnie jak i surowców. My oczywiście je gdzieś sobie omówimy, przynajmniej część z nich, z racji tego, że wczoraj były oczywiście kwotowania, więc trochę sytuacja się mogła pozmieniać. Wykres euro-dolara. Patrząc z perspektywy takiej. No, chciałem powiedzieć trendowej, ale ten trend ostatnio jest raczej słabszej jakości, bo oczywiście mamy wyjście powyżej 1,0930, więc szczyty i dołki są na wyższej wartości. Przełamane też oczywiście miejsce, które było dość skutecznie bronione przez podaż, więc tutaj nie należy w żaden sposób ujmować posiadaczom długich pozycji. Cena jednak zwróciła poniżej 1,0930, no i na razie nie wygląda to pod tym względem za ciekawie, bo jeżeli po raz kolejny to jest przestrzeń, którą to powinniśmy traktować jako opór, no to kolejne wsparcie 1.0860 może być miejscem gdzie czarne świece gdzieś będą się kierować. Ogólnie pomimo zrobienia nowego szczytu wskaźnik RSI tworzy nam tendencję spadkową, MACD coś w stylu małej negatywnej dywergencji, nie wiem czy można powiedzieć małej, bo te szczyty, które tworzą, dwa ostatnie szczyty, które tworzą wykres ceny i potwierdzone są na wskaźniku MACD, są na podobnej wysokości oczywiście w przypadku MACD, więc tutaj Stąd też takie określenie. ogólnie nie widać takiego potencjału jakiegoś mocnego tu wzrostowego. Ale powtórzę, no z jakiejś przyczyny ten nowy szczyt się pojawił. Fund brytyjski. Mamy cofnięcie do 1,24,30. To jest przestrzeń, która dotychczas była bardzo mocno broniona przez podaż. Więc jest to pierwsze wyjście powyżej tego, tej niebieskiej strefy. Niech mi będzie wolno spojrzeć od początku czerwca zeszłego roku. Jeżeli trend ma być kontynuowany, no to oczywiście jest to fajne miejsce, które powinno być trampoliną do tego, żeby kolejny impuls wzrostowy się pojawił. Spróbuję określić jego zasięg, choć tutaj już mam linię 1,2650, więc to jest cena, na którą będę zwracał większą uwagę. No, chyba że sytuacja będzie taka jak w przypadku EuroSD, że cena zejdzie poniżej niebieskiego obszaru, no to wtedy po raz kolejny będę dopatrywał się tutaj jakiegoś lokalnego dołka i tym samym też rozbudowania korekty w cenie i w czasie. Nowozelandczyk. Przecena dość znaczna, odbicie od 0,63,60. To jest miejsce, które jako opór ma dość dobrą historię. Wsparcie w okolicach 0,62 50 mniej więcej, to jest ten obszar, który można byłoby tu wymienić i tutaj zatrzymała się wczorajsza przecena nowozelandczyka. Kolejną ciekawą obszarem to jest 0,62, ale jeżeli czarne świece dotarłyby do 0,62, no to chyba by jednak byłbym zwolennikiem, żeby powoli zmieniać perspektywę z tej wzrostowej opisanej tym kanałem na spadkową, więc tak długo jak cena utrzymuje się Powyżej linii poprowadzanej po dołkach, no to cały czas istnieje szansa na to, że zwolennicy mocnego NZD gdzieś tutaj się uaktywnią. Zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj 0,6250, czy zostanie wybronione? Oczywiście też zwracam uwagę, że mniejsza aktywność też może być wśród inwestorów na rynkach walutowych z racji zbliżających się świąt. Australijczyk. Kanał wzrostowy też, aczkolwiek cena spadła poniżej 0,67. Okrągła liczba, zasady mają swoje uzasadnienie w analizie technicznej. Notowania zbliżyły się do 0,6640. No i teraz pytanie, czy uda się. Pozostać poniżej tej żółtej strefy? Na razie wygląda, że tak, ale tutaj to, co zwraca moją uwagę, to jest fakt, że cena wróciła do początku ostatniego swingu wzrostowego, więc on został całkowicie zdeskontowany, ale nie przełamany, czyli. Popyt po raz kolejny uaktywnił się w tym miejscu, więc jeżeli ma być powtórka z historii, no to trzeba się liczyć z tym, że wkrótce notowania mogą wyjść powyżej 0,67. Jak to się nie uda, no to oczywiście będziemy sięgali niżej. PLN -y na koniec tego dnia. W tym tygodniu CHF PLN pokonał tą przestrzeń pomiędzy 4,67 a 4,77, prawie 10 groszy. W takim samym też no, świece wypełniły przestrzeń wyznaczoną przez kanał bazujący na wskaźniku Polinkera. Bo w tej chwili te linie się pokrywają, czyli wspomniane przeze mnie wsparcie i opór potwierdzone jest właśnie przez przerywane linie, zewnętrzne przerywane linie tego wskaźnika. No i na razie zostajemy w tej konwencji. Ten ruch boczny na razie ma szansę jeszcze tutaj trwać. Zobaczymy, czy to się wybije, czy też jednak będziemy tutaj stosowali klasyczne podejście od bandy do bandy, jakie na przykład widać też na Europelenie. Wcześniej to było z małymi wyjątkami ruch pomiędzy 4,66 a 4,72, no i Ostatnie tygodnie, już nawet można powiedzieć, bo to jest mniej więcej od końcówki lutego, cena została zamknięta właśnie w tym przedziale, i ostatnio wybroniła 4,66. Ten przedział jest węższy niż w przypadku CHF-PLN, ale nadal funkcjonuje jako miejsce aktywności obu grup, obu stron, czy też obu sił rynkowych. USD PLN. Ponieważ dolar amerykański miał słabszy czas, więc parę mógł się w relacji do niego umacniać, ale nie udało się przełamać 4.25. Mamy małą formację objęcia chosy. to jest biała świecła, właściwie biały korpus obejmujący czarny korpus. bo W przypadku formacji świecowych zwracam uwagę, że to korpusy mają większe znaczenie. W przypadku barowych Wykresów To oczywiście bierzemy pod uwagę często cały, całą wysokość aktywności inwestorów w obrębie sesji. Tutaj raczej koncentrujemy się na korpusach. Nie zmienia to faktu, że ta Biała Świeca sprzed dwóch dni odbiła się o 4,25 i lekko odsunęła cenę o jakieś 2-3 grosze na wyższy pułap. No, patrząc historycznie, no, trzeba uwzględnić fakt, że to może się udać, może się udać obrona tego wsparcia, jeżeli tak, no to 4,40 będziemy po raz kolejny przywoływać, ja tutaj cały czas posiłkuje się tymi samymi wartościami niezmiennie, nic się szczególnego nie zmieniło. Cat. szybkie spojrzenie, bo tam mieliśmy zatrzymanie na 1,38. Na 16670 była krótka obrona po stronie posiadaczy długich pozycji zwolenników umocnienia dolara. Na 1,35 już tego nie było. To jest początek tego tygodnia. No i jego ostatnie 4 dni to jest próba powrotu do 1,35. Jeżeli cena pozostanie poniżej 1,35, no to kolor zielony, czyli 1,62,50, będzie tutaj obszarem, który trzeba będzie dość mocniej przywoływać. Przynajmniej taka jest. Historia ja już to pokazuje. Mamy tutaj zejście poniżej niebieskiego obszaru, podejście z drugiej strony z le lekkim jego naruszeniem. Po czym cena ląduje na 1,6250. To było raz. Drugie podejście pod 1,65 od dołu też kończy się rajdem wyprzedaży dolara amerykańskiego w stronę 3,250. Więc jeżeli utrzyma się ten schemat i rzeczywiście podaż podejmie to wyzwanie, no to ta niebieski Niebieska cena czy 1,35 jest w tej chwili najbliższym możliwym oporem. Temat surowców. Sprawdzamy ropę, czy coś się pozmieniało. Oczywiście pozmieniało się po zeszłym weekendzie, kiedy mieliśmy lukę wzrostową, a cały ten tydzień to jest z kolei poruszanie się ceny. Pod niebieskim oporem 82, jeżeli to się utrwali, czyli w przyszłym tygodniu, czy też po prostu przez święta nic się szczególnego nie wydarzy, to może się okazać, że ta luka będzie domykana. Jesteśmy w górnych ograniczeniach, zmienności bazując na właśnie wskaźniku Bollingera, a przypomnę, to jest narzędzie typowo trendowe, bo bazuje na średniej kroczącej, 20 -okresowej. więc jeżeli ta tendencja się utrzyma, no to albo będziemy mieli rozszerzenie tej amplitudy wahań w ramach ruchu bocznego, wcześniej te ta cena zamknęła się między niebieskim a zielonym obszarem, a teraz trzeba wziąć zielony i żółty, czyli nawet sięgać w stronę 64. No ale, żeby móc tam spojrzeć, no to oczywiście 82 musi na duży pozostać na wykresie. 86,50 to jest cena, którą jest odpowiednikiem na ropie WTI, czyli amerykańskiej 82 dolarów. To są podobne instrumenty, oczywiście, w ramach swojej. Charakterystyki produktowej, ale jednak są kwotowane na różnych wartościach ze względu na różne regiony świata wydobycia tych, tych gatunków ropy. Przypomnę też dla, dla tych, którzy chcieliby ten temat zgłębiać, że to, są, to nie są dwa jedyne rodzaje ropy, są jeszcze przynajmniej ze dwa te główne. Między innymi ural, czyli właśnie ta klasyczna rosyjska, która zwykle wyprzedawana jest z dyskontem ze względu na ten konflikt, który wywołała. Więc wracając do naszego ropy, brand, no to tutaj sytuacja bliźniacza. 79 jako wsparcie, możliwość domknięcia luki, 75 kolejna niższa wartość, gdzie dołek może się pojawić. Co do spadków, zajazdanie zmieni, kiedy cena wyjdzie powyżej czerwonego obszaru. Złoto. No powoli media się już rozpisują o tym, że złoto jest powyżej 2000 dolarów za uncję. To oczywiście sprawia, że większa rzesza inwestorów się tym tematem zaczyna interesować, przynajmniej tak zwykle było. Czy to wpłynie na wypchnięcie wartości złota do góry? Jak no, wczorajsza sesja pokazuje, że niekoniecznie, wczorajsza, tak, wczorajsza, bo mamy cofnięcie do ostatniego szczytu. Więc, jeżeli to jest ruch korekcyjny, tak, no to dopiero przyszły tydzień może nam przynieść próbę ataku na 2070. A to już będzie coś, o czym warto będzie pisać, według mnie, w gazetach. Bo ogólnie złoto jest drogie, tak? Czyli 2000 ok jest wartością równą z równą liczbą, ale wyjście powyżej 2070 to będzie wejście w obszary niekwotowane dla tego instrumentu i to już coś będzie większego, znaczącego. To oczywiście też utrudni mi zadanie, bo jeżeli cena przełamie 2070 na trwałe, no to wchodzimy w rzeczy, gdzie ja nie znajdę wsparcia oporu, przepraszam, wsparcia oporu z historii. Oczywiście 2070 może zostać zamienione z oporu na wsparcie. Ale to będzie wymagało jakiejś tam dalszej weryfikacji. Na razie cena jest poniżej, więc ja się będę poruszał pomiędzy tym prawie 100-dolarowym przedziałem 1960-2070. Czy z surowców coś jeszcze warto? No, tak jak wspomniałem, one ogólnie są w tej chwili niehandlowalne ze względu na. Święta, więc wrócimy do nich pewnie we wtorek, kiedy spotkamy się na bieżącej, kolejnej spotkaniu bieżącej analizy technicznej. A zobaczmy sobie, co się zadziało na rynkach parkietowych, na rynkach indeksowych jak te parkiety sobie radziły. W przypadku DAX-a, no to 15700 utrwala się jako miejsce. Zamiany, oporu we wsparcie. Dwudniowa korekta wczoraj, wzrosty minimalne, więc zobaczymy, jak się to wszystko otworzy. Po świętach, jeżeli co nas poniżej 15700, no to ja tu mam ten żółty obszar, który jest kopią dwóch poprzednich korekt, więc on może spokojnie być wypełniony, więc trend wtedy stronę 15 będziemy spoglądali. Jeżeli trend ma być kontynuowany w wariancie szybkim, że tak powiem, no to ta dwudniowa korekta i cofnięcie do 15700 powinno w przyszłym tygodniu doprowadzić do ataku na 16,300. No, taka jest tendencja, to główny trend, więc nie ma co za bardzo z tym dyskutować. Aczkolwiek, jak ktoś spojrzy na wskaźniki, szczególnie MACD, no to można mieć mieszane uczucia, no bo te wzrosty jakoś szczególnie na ten wskaźnik nie wpłynęły. Stany Zjednoczone. Nasdaq cofnął się do 12,900. To jest potencjalnie zaproszenie do tego, żeby spojrzeć dalej na północ, czyli 13 13000. 600, 13, 14 tysięcy, to są te dwie, dwa kolejne opory, o których warto byłoby tu wspomnieć. No, warunek konieczny, podobnie jak i w przypadku DAXa, skoro zostały zdobyte kolejne terytoria, czyli wyjście powyżej 12,900, to trzeba tą pozycję utrzymać. Jeżeli to się uda, to rzeczywiście będziemy mogli mocniej i aktywniej kierować wzrok na północ. W tej chwili tak patrzę lokalnie, zostawiłem sobie cenę 13,170 to było lokalne. Wsparcie no taki na godzinowym wykresie, a potem przełamane. W tej chwili widzę, że cena w tym obszarze oscyluje, tak jakby chciała dokonać tutaj małej zamiany. Ale powtórzę, wiarygodność tych ruchów w tej chwili będzie umowna ze względu na um, okres przedświąteczny. Stany Zjednoczone US30. Tu się właściwie nic nie zmieniło. To, co mogę Państwu tylko pokazać, że mamy raz, dwa, trzy, czwarty dzień świeca w świece, więc można otworzyć nagrania sprzed trzech kolejnych dni. i Właściwie tu nic nowego ja nie wymyślę. 33200 to jest potencjalne wsparcie, więc jeżeli te białe świece mają swoje uzasadnienie we wzrostach, no to trzeba mieć świadomość tego, że Kierunek północny jest brany pod uwagę. Amplituda wahań na razie mała, cena jest pośrodku pomiędzy jednym a drugim obszarem, czyli pomiędzy zawiera się mniej więcej pośrodku między żółtym, przepraszam, między zielonym a niebieskim, więc to nie ułatwia zadania, bo 50 na 50 są szanse, w którą stronę, co będzie pierwsze testowane. O tak. Ehm. SP500 to już wspominałem, że jeden z łatwiejszych na razie indeksu do analizowania, z racji tego, że 4150 się wybroniło według mnie cena utrzymuje się poniżej, więc uwzględniając, że historycznie to była dość obszar dość dużej aktywności i niedźwiedzi, no to i tym razem ja swój wzrok będę kierował na niższe wartości, między innymi 3950. Mam tutaj taką pośrednią kreskę, jeżeli nastąpiłaby próba wybicia, czy też kontynuacji tej dobrej pasy w ramach tego pojedynczego swingu, no to ten zielony obszar z ostatnich dwóch szczytów, czyli 4060, mógłby się przyczynić do tego, żeby... Odważniej spojrzeć na północ, ale w szerszym kontekście to żółte kolory są tutaj kluczowe, a nie zielone. Dzisiaj też jestem na etapie pisania analizy francuskiego parkietu. Raczej rzadko się tutaj zagląda. Temat mniej popularny na pewno niż DAX. Ale temat ciekawy, z prostej przyczyny, że w lutym mieliśmy podejście pod 7400, potem to przyczyniło się do spadków poniżej 7160 cena zatrzymała się na 6700 i to jest wsparcie, które ewidentnie wychodzi z wykresu tygodniowego. No, ale tutaj 7100, ja to może przesunę w prawo, pokazując, co autor ma na myśli. Przez chwilę wyglądało to tak, jakby rzeczywiście niedźwiedzie chciały sprowadzić cenę na wartości. I zejść poniżej linii trendu wzrostowego. To, co się udało zrobić, no to w kolejnym tygodniu podejść pod 7400. Bieżący tydzień to jest z kolei. Duży górny, przepraszam, to jest cień górny na tygodniowej świece, ponieważ to już jest zakończenie handlu, więc można ją oceniać, no ale daleko nam do porównania z bodajże stycznia 2022 roku. To jest ta świeca, kiedy mamy klasyczny książkowy niemal schemat formacji spadającej gwiazdy, która z zasady jest formacją odwracającą, czyli też inaczej prospadkową. Ten kształt jest podobny, ale jednak jego rozmiar jest dużo mniejszy, przynajmniej nie wiem, o połowę może to jest 1 trzecia tamtej wielkości. Więc to, co można byłoby tutaj spróbować odczytać, że jeżeli nie uda się zdobyć 2,7400, a na razie się nie udało bykom, no to powrót to na 7160 jak najbardziej wchodzi tu w rachubę. Jeżeli cena spadnie poniżej zielonej strefy, no to ja się będę doszukiwał oczywiście rozbudowania w bok, albo do dołu nawet. Tego ruchu zawierającego się między żółtym a niebieskim kolorem. No dobrze, to tyle, co ja przygotowałem. Dzisiejsze spotkanie krótsze, ale to też efekt, właśnie tak jak już wspominałem, tego, że część instrumentów dzisiaj sobie odpoczywa, więc i część westorów zapewne też w sposób aktywny czy też bierny. Ja życzę Państwu oczywiście zdrowych i wesołych świąt i zapraszam na nasze kolejne spotkanie już po świętach. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.